przedświątecznym tygodniu do redakcji Gazety Jarocińskiej trafił dramatyczny list z prośbą o interwencję. Jest to mężczyzna mieszkający w bardzo okropnych warunkach. Ma rodzinę, brata wraz z żoną i bratanka z rodziną. Niestety, nikt się nim nie interesuje. Chodzi brudny, śmierdzący, aż serce się kroi, patrząc na niego. Chcąc wyjść ze swojego pomieszczenia, bo domem tego nazwać nie można, wychodzi przez okno, ponieważ przez podwórko brata nie wolno mu się poruszać. Do panienki udaliśmy się z naszą portalową kamerą. Niewiele osób chce mówić pod nazwiskiem. Większość twierdzi, że nie będą wtrącać się w rodzinne sprawy. Mhm. Jego brat wiem, że do tego, że zakazał mu przechodzenia przez podwórek. Zastanawiał się pan może gdzieś to zgłosić, nie wiem, do opieki społecznej, na policję, żeby się tym ktoś zajął? No i co, ja zgłoszę, a zaś przyjdzie jeden z drugim i powiedzą, że trzeba aferę robię, nie? Niektórzy utrzymują, że pan Władek jest sam sobie winny, bo nadużywa alkoholu. Ale są i tacy, którzy mają odmienne zdanie. Bo odwiedzają go koledzy, ale czy on z nimi tak pije, czy tego, bo te flaszki, które tam ma w tym domu, wszyscy mówią, że to już jest od jakiegoś czasu, bo przecież dziewczyny ze sklepu widzą, co on kupuje. Kupi tam jedną flaszkę na tydzień czy na dwa tygodnie, dwa piwa, no i konserwy jakieś tam tego, jakieś sence są wątrobiankę, no i chleb. No, jak on nie ma tam podobnież prądu, on nie ma niczego, to jeśli tam pogotowie go zaprowadziło, z tego co słyszałam i widzieli, że butelki tam stoją, to nie są butelki z miesiąca czy z tygodnia, tylko to są z lat, bo jak tam nikt nic nie robi, jak widząc to tylko z boku, z tej strony, to dla mnie to był szok, jak tu karetka przyjechała i przyszedł brat. Niby tutaj pani z mopsu mówiła, że brat powiedział, że to jest nałogowy alkoholik. No i karetka go nie zabrała, tylko odwiozła z powrotem. Zwierzęta się lepiej traktuje, jak w tej chwili widać człowieka. Mimo dwukrotnych prób nie udało nam się porozmawiać z panem Władkiem. Nie otworzył nam okna. Jego rodzina nie chciała z nami rozmawiać. No sam sobie zasłużył na to, bo takie życie wybrał. To znaczy? To znaczy się, no ma dobrą rentę, wszystko ma i takie to życie sobie tak prowadził. Ja się nie będę wypowiadać, bo ja jestem żoną, nie? A to jest brat. Była interwencja i pani była z tego i mówili, wyrażał pan zgodę, żeby pana gdzieś przywieźli? Nie. No to ci z tego pogotowia powiedzieli, że oni nie mogą nas uwolnić ani nic. O sytuację 73-latka zapytaliśmy też Romana Skrzypczaka, mieszkańca Panienki, byłego przewodniczącego Rady Gminy Jaraczewo. Znam sytuację od księdza proboszcza, który przyszedł do nas, bo mi mówił, że właśnie taka sytuacja, że on tam wychodził kiedyś oknem, zamiast drzwiami wychodził przez jego podwórze oknem. I znam tą sytuację, od razu też interweniowałem tu w Urzędzie Gminy i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. I wiem, że po moich interwencjach pani tam z opieki społecznej do tego pana jeździły. Czy sytuację pana Władysława znają władze Jaraczewa? O komentarz do sprawy poprosiliśmy wiceburmistrza Stanisława Andrzejczaka. Znam sytuację od pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy minimum 3 razy w roku u tego pana bywają. A osobiście tego pana znam już od ponad 30 lat. Pamiętam go, jak był pracownikiem spółdzielni Kółek Rolniczych w Górze, w charakterze traktorzysty pracował. Później został bez pracy i my jako urząd 5-krotnie go zatrudnialiśmy na pracach interwencyjnych. I z tego tytułu w roku 2011 otrzymałem emeryturę. Z tego co wiem, od pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej niczego nie potrzebuje i nie chce żadnej pomocy. Bo próbowali go umieścić już z tej racji, że mieszka no, w takich warunkach, jakich mieszka, w domu pomocy społecznej. Czy po zdarzeniu z 17 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaraczewie zamierza podjąć dodatkowe działania, aby pomóc starszemu mężczyźnie? Kierownik GOPS-u w Jaraczewie Bernadetta Sołtysiak poprosiła o pytania na piśmie. Póki co nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Będziemy wracać do sprawy.